Jajecznica z ilu dzisiaj? 20. 20. 20 jaj na 5 osób. 4 na łebka. Jak tam wasze pryczki? Wygodne? Idzie? Idzie. Jest gotowość? Jedziemy. Pętla Kłodzka. Moja ulubiona. Jesteśmy w tym miejscu. Jedziemy do Łaszczowej, tak? Łaszczowa, dobrze mówię. Potem dalej Bardo, tak? Wracamy. I z powrotem do Przełęczy Kłodzkiej, czyli tu, gdzie mamy samochód. Jest dosyć chłodno. Około 13 stopni. A im wyżej, tym pewnie będzie jeszcze chłodniej. Napotkałeś problem? Prosimy, oznacz raport w aplikacji Trail Forks. Pętla Kłodzka, 17,7 km. Jest rzeźka. Po tamtych upałach to... Uła! Wiesz, że na razie oscylujemy między 520 metrów a 600. Do końca pętli to mamy już niedaleko. Czyli 1/4 byśmy mieli za chwilę zrobioną. Pętla bardzo ciekawa. Ładnie poprowadzona. Jeszcze pogoda nam się udała. Nie ma upału, nie ma much. Jest zimno. Nie jedź sam. Jadąc w grupie utrzymuj odpowiednie duże odległości. Używaj kasku, rękawic. Wilgotne drewniane kładki pokonuj pieszo. To co, znowu ja? Teraz pewnie będzie więcej zjazdów, bo do Bardo chyba zjedziemy. Tak mi się wydaje i potem będziemy z powrotem tu podjeżdżać na Przełęcz. Czas na focie. Czas na selfie. Dziękuję. Kłodzko, Bardo. Dobra, hamulec. Pyk, 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 pyk. Może da radę. Może wytrzyma. Widzę, że to jest popularne miejsce. Góry Bardzkie. A, tu jest jakiś punkt widokowy. Miejscowość Bardo. A z nami nie chcesz? Już nie mogę więcej odkręcić, niestety. Trudno, jest jak jest. Trzeba sobie radzić z tym, co jest.
ale będziemy mieć podjazd. Nieźle. To wszystko, co się zjeżdża, to trzeba będzie później podjechać. Musimy wrócić do samochodu, do punktu wyjścia. Podpompowujemy. Rama z tym hamulcem. Trzeba go było przed wyjazdem przelać. O, teraz już ścisnąłem klamkę do samego końca i koło tylne już się nie blokuje. Niestety. I praktycznie za niedługo się okaże, że będę jechał tylko na przednim hamulcu. To nie jest dobre. Ani bezpieczne. Ale fajne bandy. A teraz już tylny hamulec nie działa w ogóle. Wciskam klamkę do oporu i nic. Jazda tylko z przednim hamulcem to jest wyzwanie. O, i zaczyna padać. Strzałka w prawo. Jedziemy. Pada deszczyk. Zjechaliśmy na 300 metrów. Żeby coś wciągnąć, jakiś nalśnika bym zjechał, bo coś tam. To pochodź, poszukamy gdzieś. Czekaj, żeby dokończę batonika. Może lepiej przestanie padać. Mówisz, bandy, tragedia. Słabo. Chciałeś wbić, spadał na koniec i jechałeś bandę górą, zjeżdżałeś na dół i od razu podcinało. Czułeś, jak koło podcinało. No ja raz prawie leżałem. Nie, wiesz jak ja robiłem? Na samym początku górę, po korzeniach nawet tam, zresztą było widać, jak ludzie najeżdżają, nie? Wyrwane. Tak? I wtedy ścinałeś do wewnątrz, nie? Z bandy. Zatem bandy się strasznie szybko kończyły i taki jakby odpływ był zrobiony. Też jak chciałeś sobie pojechać całą bandą, jak na przykład nie miała kamieni, bo to wszystko spłynęło górą, bo tam na końcu... No, bez rewelacji, ale wjazd fajny. Wjazd fajny. Fajny, długi. A ja w ogóle miałem przygodę taką, że mi tylny hamulec nie działał, więc wiesz, jak się fajnie zjeżdżało, coś takiego, mając tylko przedni. Tylny praktycznie, wiesz, dociskam klamką do końca i ledwie co czasami łapię, czasami nie łapię. Klocki swoją drogą. Klocki już są do wymiany, ale on jest zapowietrzony. Bo wcześniej pomagało, wiesz, podpompowanie go ileś tam razy, teraz już to... O, czekaj, nie, już... Już w tej chwili to chyba nie wystarczy. Pomyślałem sobie teraz, że przecież jak jedziemy z Jurkiem, on jedzie na elektryku, to równie dobrze mogliśmy się umówić, że on zrobi pętlę, wiesz, w jedną i w drugą, a po nas przyjedzie w jakieś miejsce, nie? Gofry? Gofry średnio. Naleśniki. Naleśniki? Bardzo. Czy ja tu kiedyś byłem? Nie przypominam sobie. Może przejeżdżałem? Trochę mi tak przypomina takie jakieś włoskie miasteczka. Troszeczkę tylko inne kamienice. Bar mleczny? Jak jest bar mleczny, to może w barze mlecznym będzie kącik bezmleczny. O, i będzie się trzymał. Dobra. Żyje. Tarczę walnąłeś. Uwaga na tarczę. Jak się pogną, to... Dzień dobry. Poproszę schabowy. Proszę mi powiedzieć, czym się różnią te z przodu od tych z tyłu? A tu jest, schabowy. Klasyk taki. I jeszcze jakaś kapustka do tego jest? Kiszona? Biała? A jakaś zasmażana? Coś takiego? Nie ma. Będzie kiszona. I koniecznie kompot. I kompocik. Pójdziemy teraz na kwaterę. 15,50. Kompocik. Takie bary mleczne to błogosławieństwo.
Coś tam kropi. A takie mrzaweczki to tyle co nic. Prędzej to z nas wyparuje. Chyba jest odpust. Ciężko tak po obiadku. Pełny brzuch. A dojazd do pętli Łaszczowa prosto. Będzie teraz długi podjazd. Tam się trzeba na jakieś 700 metrów zbić. Pod drzewami liściastymi w deszczu się jedzie fantastycznie. Suchutko. Zresztą będę musiał stanąć, mięsień rozciągnąć, bo mnie ciągnie w łydce. Miałem to zrobić tam na dole, w Bardo. Trzeba się porozciągać. Mięsień mam spięty. Tam takie podjazdy są lajtowe. Tak to można jechać i jechać. Nachylenie jest niewielkie. Po prostu pełno tylko takich esów, floresów. I można jechać. To nie to, co surowe trasy, nieprojektowane pod rowery, czy też szlaki piesze, gdzie nagle mamy jakieś bardzo ostrołe podjazdy i w pewnym momencie trzeba pchać, bo się nie da jechać. A tu jest po prostu cały czas płynnie, cały czas siodła. Single tracki Vilasensis to obecnie chyba 130 km gotowych tras, takich jak ta. Podobno takich jak ta. A docelowo ma być chyba 210 km. Jest gdzie jeździć. Bardzo podoba mi się ten podjazd ze względu na piękne okoliczności przyrody. Myślę, że każdy sobie tutaj da radę. Na dowolnym rowerze. Przynajmniej na tych pętlach, bo na razie objeżdżamy drugą pętlę. Aż się specjalnie zatrzymałem, żeby pokazać wam, którędy się jedzie. Tutaj, tu, z tyłu, za mną, tu rower i dalej w prawo. Świetna sprawa. Tak sobie jadę pod górkę z miejscowości Bardo i zastanawiam się, jak nazywają się mieszkańcy miejscowości Bardo. Bardowie, Bardańczycy, Bardowianie i koniec pętli Łaszczowa. Hamulec mi się skończył, zobacz już. Zero, nul. Już nic nie działa. Teraz będzie problem na zjazdach. No nic, no zjadę wolniej po prostu. Już przekroczyliśmy najwyższy punkt, w którym byliśmy jadąc w drugą stronę. Myślałem, że to koniec, a tu jeszcze cały czas podjeżdżamy. Przede mną ostra góra, 750 metrów. Ale trasa chyba omija szczyt. Ło, ale widoczki. Jest pięknie. Powietrzu wilgoć, lekka mrzawka. Jedzie się bardzo przyjemnie. Już teraz chyba będzie w dół. No jedziemy. Na przednim hamulcu wyłącznie. Tylny, tak jak mówiłem, nie działa. Tak więc będę musiał jechać ostrożnie. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Trzeba jechać z obydwoma hamulcami sprawnymi, żeby się w górach nie pozabijać. Tu jest trasa lightowa. Poza tym hamując wyłącznie przednim hamulcem, to nie w zakrętach, nie w zakrętach. Mogłem Pawłowi dać kamerę. Mielibyście fajniejszy zjazd. A tak będzie moje ględzenie tylko.
A tu jakieś przecinki. Uwielbiam być w lesie. To jest to. Las w górach. To jest nasze naturalne środowisko, a nie betonowe pustynie. Człowiek jedzie i oddycha pełną piersią. I wcale się nie chce spieszyć. Najlepiej, żeby ta jazda trwała jak najdłużej. Pierwsze słoneczko dzisiaj. Ale pięknie. Warto było tu przyjechać. Myślę, że trzeba będzie jeszcze tutaj wrócić i objeździć inne pętle. Widokowo przepięknie, a technicznie bardzo łatwo. Każdy sobie da radę. Jak w Świeradowie. Nawet prostsze. To zwykła ścieżka w lesie. Tylko zaprojektowana tak, że się płynie. I hamulec przedni. Dobra, poszedł. Człowiek by się tutaj bardziej puścił z górki, bo ta trasa mi się podoba, jest fajna. Przejechałbym ją sobie jeszcze raz. Wczoraj z Srebrnej Góry na jednym hamulcu bym nie zjechał. To byłoby jednak chyba samobójstwo. Z drugiej strony, jadąc tylko na przednim hamulcu, to też jest dobre ćwiczenie na opanowanie roweru. Oczywiście nie polecam, żeby nie było, jak sobie ktoś zrobi krzywdę. Przypominam, to jest vlog, to jest mój pamiętnik. To nie jest kanał poradnikowy. Odsyłam na kanały poradnikowe. Tam was nauczą, jak jeździć. Coś potrzebujecie, czy macie wszystko? Już teraz mam. Tylko za cholerę nie będę umiał tego ustawić dobrze. Czy mamy bułeczkę? Dobra, to ja się idę pomału pakować. Kąpać? Nie, bo to nie, bez nie sensu. Po drodze. Odbijamy jest po się drodze. Teraz, tak? No, teraz trzeba się ogarnąć. No właśnie. I to by było tyle na dzisiaj. Sopkowice Śląskie. Coś jeszcze trzeba zjeść na koniec.